odkrycia, odkrywki archeologiczne Hamma Tiberias w Tiberiadzie, drzewo granatów, tnące owoce. Znaki zodiaku. Helios w środku, cztery pory roku w rogach. Ryby. Lato. Lew. Ciepłe źródła w Hamma Tiberias. Widać lekką parę unoszącą się ponad gorącą wodą. Ciepły, gorący strumyk. Jezioro Tyberiackie, Morze Galilejskie, Kinneret. Widziane z Tyberiady. Po południu. Widok w kierunku wschodnim. To nie wiem, czy to będzie zrobić. Nie będzie dobrze. Jedna gałązka. Nie widać tych rozciągnięcia. Dziedziniec wewnętrzny w kościele świętego Piotra z napisami w języku polskim. Warszawa, Kraków, Poznań. Pamiątkę tę wznieśli żołnierze II Korpusu Polskiego. Porucznik Tadeusz Zieliński, sierżant Stanisław Preński i inni w Tyberiadzie 3 maja 1946 roku. Elementy polskie. Matka Boska Częstochowska. Miłość, wiara. Polski Orzeł z 1946 roku. Kościół świętego Piotra w Tyberiadzie. Z roku 1100 wzniesiony przez krzyżowców, odnowiony w XX wieku. Odnowiony również staraniem częściowo polskich żołnierzy z Korpusu Andersa, którzy tu przyszli do Palestyny ze Związku Radzieckiego.
Tyberiada i miejsce bitwy pod Hittim, Rogi, gdzie Saladyn pobił krzyżowców. W pobliżu Tyberiady miejsce bitwy pod Hittim, Rogi Hittim. 1186 krzyżowcy ponieśli klęskę w walce, w bitwie z wojskami Saladyna.